Drodzy widzowie PCH24TV, zakończyliśmy nagrania do filmu pod tytułem Credo, w tym te w Kazachstanie z biskupem Schneiderem. To wszystko dzięki hojnemu wsparciu darczyńców. Bóg zapłać. Teraz czas na montaż i postprodukcję. Zbiórka nadal trwa, a Państwa wsparcie jest niezbędne, aby jak najszybciej ukończyć film. Pragnę przypomnieć, że każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie. Bóg zapłać za pomoc i wsparcie. Krystian Kraciuk, reżyser. Łukasz Karpiel, PCH24TV, program Prawy, Prosty, Plus. A są ze mną dziś w studio, obecni, tu i teraz, pan Witold Gadowski, dzień witam dobry. Serdecznie. I pan Łukasz Warzecha, witam niemniej serdecznie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tacy goście, takie programy, to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu, za które najserdeczniej dziękuję i ośmielam się prosić o dalsze wspieranie, no bo bez Państwa wsparcia to się po prostu nie uda, a polecam też kanał Prawy Prosty na YouTubie, zachęcam, zobaczcie Państwo, subskrybujcie, wchodźcie, coraz więcej ciekawych materiałów tam się będzie pojawiało i wciąż się pojawia. Panowie, zacznijmy od takiego gorącego tematu, najbardziej tu i teraz się dziejącego. Wielka Brytania, tysiące osób manifestują, protestują przeciwko muzułmanom, sugerując, że nie są oni specjalnie mile widziani na wyspach. Sprawa jest dosyć wielowarstwowa, wieloaspektowa i myślę, że warto się temu przyjrzeć tak na poważnie. I od pana Łukasza Warzechy zacznę. Myślę, że to przede wszystkim nie jest protest przeciwko muzułmanom, tylko przeciwko imigrantom, którzy w dużej części są muzułmanami i to przeciwko imigrantom, którzy się nie integrują, czy bardziej przeciwko polityce masowego przyjmowania imigrantów. I tu trzeba trochę opowiedzieć o tle historycznym tej sytuacji, skąd się wzięło to wszystko, co się dzieje. Po pierwsze, już dosyć dawno temu, ja bym to liczył co najmniej od początku rządów Tony'ego Blaira, czyli od 97 roku, został przyjęty kurs na multikulturalizm Wielkiej Brytanii. To był taki pomysł Tony'ego Blaira, który wtedy wymyślił hasło New Britain, na zasadzie takiej gry słów, że Great Britain, a teraz będzie New Britain. I ta Nowa Brytania miała polegać na tym, że się odróżni od tej takiej dusznej, zapyziałej Brytanii kierowanej do tamtego momentu przez Torysów. No to teraz leburzyści przejmują władzę i oni zrobią właśnie multikulti, bo to nas ubogaci. No i to wszystko się zaczęło właśnie w ten sposób toczyć. Do momentu, kiedy w Londynie, to był chyba, jeśli dobrze pamiętam, 2000, bodajże drugi rok, kiedy tam doszło do zamachów bombowych i okazało się, że za tymi zamachami stało czterech Pakistańczyków, przy czym trzech z nich to byli obywatele Wielkiej Brytanii. Jeden był, przepraszam, nie Pakistańczykiem, był Jamajczykiem, który się nawrócił na islam. Wszyscy byli islamistami. Tony Blair został postawiony przed bardzo trudnym zadaniem politycznym, no bo to było w ostrym konflikcie z jego zapewnieniami, że ta imigracja ubogaca i tak dalej. Potem oczywiście do kolejnych takich zamachów dochodziło wielokrotnie, o niektórych myśmy tutaj w Polsce słyszeli. Przypomnę na przykład, jak prawie ucięto głowę brytyjskiemu żołnierzowi. Mieliśmy też zamach, to już było stosunkowo niedawno, chyba w 2019 roku, nożownika na London Bridge, który tam biegał z nożem i wtedy jedną z osób, które go unieszkodliwiły, był Polak, który niedaleko pracował w restauracji i wybiegł, nie wiem czy to pamiętacie, z takim kłem narwala zdjętym ze ściany, bo była to jedyna broń, jaką miał. Ale w każdym razie namnażało się imigrantów ponad miarę. Dlaczego mówię ponad miarę? Bo każda imigracja ma pewien próg. Jeżeli ten próg zostanie przekroczony, to dana grupa przestaje się integrować. I dokładnie to się właśnie stało z imigrantami z takich miejsc jak Pakistan, który jest im no, ewidentnie obcy kulturowo. To jest kraj po przeciwnej stronie do różnych zachowań, kodów kultury zachodniej. I Brytyjczycy się opowiadali kilkakrotnie przeciwko takiemu kierunkowi, głosując na Torysów, również głosując za Brexitem. Bo jednym z podłoży Brexitu, my tu pamiętamy w Polsce te akcenty antypolskie, ale tak naprawdę Polacy to tam nie grali dużej roli. To był bardziej odruch antyimigracyjny w ogóle.
Tylko że nikt tej imigracji nie zatrzymał. To Rysi też jej nie zatrzymali. I to się nadal toczy. No i po prostu w pewnym momencie przelewa się czara. A są jeszcze no, historie różne, wstrząsające z przeszłości, tak jak historia tych gangów pakistańskich, które uprawiały tak zwany grooming, czyli wychowywały sobie wręcz dzieci, które potem były gwałcone. No to są wstrząsające rzeczy. Kto ciekawy, niech wpisze sobie właśnie Pakistani gangs grooming w Google'a UK. To zobaczy, że to nie jest historia z jednego miasta. I w momencie, kiedy ten Rwandyjczyk dokonał zabójstwa tych trzech dziewczynek w Southport, no to była to kropla, która przelała czarę. Tylko tak się składa, że w tej chwili u władzy jest formacja i polityk konkretnie, no bo Keir Starmer to jest taki, można powiedzieć, brytyjski Justin Trudeau, chyba można takiego określenia użyć, którego już kompletnie, mam wrażenie, nie interesują jego właśnie obywatele. Bardziej interesuje go dobrobyt tych imigrantów. I tu może skończę taką anegdotą. Mianowicie, kiedy odbyła się u premiera narada pod kryptonimem Cobra, czyli wszystkich najważniejszych osób odpowiadających za bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii, na Downing Street była taka narada, no i wychodzi z tej narady, on chyba ma na imię Mark, Sir Mark Rowley, dowódca Metropolitan Police, czyli organizacji policyjnej, która odpowiada za pod względem kryminalnym za całą Wielką Brytanię, i tam reporter Sky News go pyta na ulicy, jak pan odpowie na zarzuty o, to przetłumaczyć, to jest nierówne traktowanie przez policję demonstrantów protestujących przeciwko imigracji i tych, którzy są z drugiej strony. Na co pan Sir Rowley bierze mikrofon i zrzuca na ziemię i bez słowa odchodzi. No, tak to po prostu wygląda i to jest też powód, dla którego Keir Starmer tak się wściekł na Ilona Muska, no tak. Bo przecież tam są też groźby kierowane wprost do mediów społecznościowych, bo Elon Musk mu najpierw napisał, że się szykuje wojna domowa, na co Starmer coś tam odpowiedział, że on tutaj będzie dbał o to, żeby wspólnoty muzułmańskie były bezpieczne, na co Musk zwrócił uwagę, a nie powinien pan przypadkiem dbać o wszystkie wspólnoty tak samo. No i tak to niestety wygląda, więc nawet jeśli, tak jak w ostatnich dniach się wydaje, te zamieszki się uspokoją, to i tak potencjał cały czas jest. Znaczy to jest uspokojenie na chwilę. Pamiętajmy, że jeszcze ten zabójca z Southport będzie miał przecież proces, będzie wydany wyrok. No to są już prawdopodobne momenty zapalne, a niestety obawiam się, że za chwilę może dojść do jakiejś nowej tragedii, której autorem znów może się okazać imigrant. No tak, tam nawet władze zapowiadały. Imigrant, a jeszcze jedna, przepraszam, ważna uwaga, trzeba na to zwrócić uwagę koniecznie, że ten Rwandyjczyk nie był imigrantem w pierwszym pokoleniu. To jest bardzo ważne. On był imigrantem w drugim pokoleniu. Czyli to jest bardzo podobny mechanizm, jak w przypadku Szwecji, jak w przypadku Holandii, jak w przypadku Belgii, gdzie zamachów dokonywali ludzie, którzy tam się urodzili. Byli belgijskimi obywatelami. Przecież on był już brytyjskim obywatelem. Dlatego statystyki brytyjskie, które pokazują przestępczość imigrantów, nie oddają całej prawdy. No bo przecież on już by w tych statystykach się nie pokazał, bo on już nie jest imigrantem. No tak. On już jest formalnie brytyjskim obywatelem, tak, prawda? No i stąd się pojawiają pytania, na które na razie nie ma odpowiedzi. Po pierwsze, jaki był jego motyw? Zwracam uwagę, że brytyjska policja milczy na ten temat. I po drugie, czy on był konwertytą na islam? Też na ten temat milczenie. No tam nawet władze zapowiadały ekstradycję tych influencerów czy gości z mediów społecznościowych, którzy będą propagować te protesty i mówić o nich. To już dopiero kuriozalna sprawa. No ale tak słucham tutaj jeszcze pana Witolda, też poproszę tego komentarz, ale jakbyśmy rozwinęli sprawę, to pan użył takiego określenia, że taka imigracja ponad próg to jest jedna rzecz, a druga ta sprawa ta przyszłościowa, czyli kwestia tego, czy to jest drugie pokolenie, czy też trzecie, które takie problemy wywołuje. I oprócz tego, że chciałem zapytać pana o Wielką Brytanię, o te protesty, to jakbyśmy rzucili tą sprawę na sytuację w Polsce, choćby na imigrację z Ukrainy, czy na
te osoby, które przyjechały z tamtego kierunku, bo wydaje się, że tutaj ta ilość wzrasta i powstaje pytanie, ten próg, czy osiągniemy, wkraczamy na niebezpieczny grunt. Pan Witold Gadowski. Panie redaktorze, bo jak zaczniemy analizować diasporę ukraińską, to powiemy parę rzeczy, które są bardzo niepoprawne politycznie, ale zacznijmy od Wielkiej Brytanii. Otóż to nic dziwnego, co się dzieje. Mówiłem o tym od 10 lat. To zwykła strategia islamskiej ummy, czyli wspólnoty. Strategia jest bardzo prosta. Jest nas mało, jesteśmy grzeczni, uśmiechnięci, uprzejmi. Jest nas trochę więcej, zaczynamy żądać praw różnych. Na przykład zamykamy puby. Brytyjczycy się obudzili, że coś się zmienia, jak zaczęto im zamykać puby na ich ulicach. Ich ulubione od kilkudziesięciu lat puby, do których chodzili, zaczęły być zamykane, ponieważ większość społeczności mieszkającej na ulicy X czy Y to już była umma islamska. To ich obrażało. I oni nie chcą pubów, bo nie mogą pić, przynajmniej oficjalnie. To są etapy rozwoju ummy. Następnym etapem jest etap, kiedy jest nas dużo, idziemy po władzę. Czyli startujemy w wyborach lokalnych przede wszystkim i zaczynamy przesuwać granice tego, co nam wolno. A potem zaczynamy się zachowywać gwałtownie wobec niewiernych, żądając zapłacenia dżizji, czyli podatku za życie. Bo niewierny, żyjąc obok muzułmanina, musi zapłacić za to, że żyje. Tak? To są od kalifa Umara, czyli od wieków średnich do dziś, ta strategia się nie zmieniła. Ciągle jest taka sama i ciągle ja jestem zdziwiony, że komentatorzy są zdziwieni, że takie rzeczy się dzieją. Po prostu one się będą działy. To jest jedna rzecz. Rzecz druga, w Europie, o czym też mówię od lat, stworzył się pewien fenomen islamski, ja to nazywam gangsta islamem. Gangsta islam rządzi w Szwecji, przede wszystkim w Szwecji. Gangi islamskie są bardzo duże i islam jest tylko pretekstem do tego, żeby tworzyć ogromne organizacje przestępcze, które osiągają zyski z handlu narkotykami, ludźmi, sutenerstwa i wszelkich innych zabronionych form prowadzenia działalności gospodarczej, nazwijmy to. Oni się w tym specjalizują. Gangsta islam, klan Miri, klan Abu Chaka dominują w Niemczech i to można przeczytać w raportach policyjnych niemieckich, gdzie widać, że na przykład w Berlinie utracona jest kontrola nad dzielnicą Neukölln, nad okolicami Berliner Brücke, Warszawer Brücke, tak to jest to miejsce. No i oczywiście nad miejscami, gdzie tradycyjnie zamieszkuje społeczność turecka, która dotychczas była największą taką społecznością obcą w Republice Federalnej. W Belgii gangi kontrolują Brukselę. Cały nielegalne życie, drugie życie gospodarcze, czarny rynek jest kontrolowany przez gangsta islamskie. Dlaczego mówię gangsta islamskie? Bo ten islam jest tylko pretekstem do tego, żeby rekrutować członków gangu. Najwięcej nawróceń na islam, jeżeli chodzi o instytucje na zachodzie Europy, jest w więzieniach. Gangsterzy, często z różnych innych diaspor, nawracają się na islam. Inicjacja troszkę tak. Na gangsterki. I są to islamiści, którzy palą krak, piją alkohol, tylko nieoficjalnie, bo tego imam nie może zobaczyć, bo jak imam potępi, no to jest nieładnie. Trzeba będzie imama skrócić o głowę i wybrać nowego. Bo tak mniej więcej działa ten mechanizm. I w Wielkiej Brytanii przez długi czas służby specjalne i policja kontrolowały przestępczość islamską. To się wymknęło spod kontroli. I te patrole, które widać na filmikach w mediach społecznościowych, patrole islamskie, młodzieży islamskiej, które przelewają się przez Londyn na przykład, no są już wyrazem zorganizowania przez te komórki gangsta islamskie nowych żołnierzy. To są rekruterzy, którzy organizują nowych żołnierzy do działalności przestępczej. I to jest jakby nieopowiedziana historia, bo o tym nie wolno opowiadać. A jednocześnie widzimy etapy rozwoju tej umy islamskiej w Wielkiej Brytanii bardzo wyraźnie. Od dawna już burmistrzem Londynu jest muzułmanin. Burmistrzem Birmingham jest muzułmanin. Zresztą Birmingham jest najbardziej islamskim miastem w Wielkiej Brytanii. Newcastle, Blackburn. Coraz więcej miast jest rządzonych przez muzułmanów.
To nie jest przypadek. To jest rozwój tej społeczności. Kolejne etapy. Tak, no, kolejne etapy. I tak można by o tym dużo mówić. A na koniec powiem tyle, że kiedyś wracając z Pakistanu, znalazłem się w Indiach i myślałem, że ucałuję ziemię za cywilizację w Indiach. Mhm. A teraz przerzućmy to na grunt tej mniejszości ukraińskiej, bo to myślę, że nas też interesuje. Tutaj niestety my powtórzymy wszystkie błędy Zachodu. Tylko Zachód popełnił te błędy wobec islamu i przeróżnych, bo różne są społeczności te islamskie. One też mają sprzeczne interesy, tak jak sprzeczne interesy są gangów, bo one się między sobą strzelają. W Szwecji dochodzi do walk gangów. Co ciekawe, w Szwecji wykorzystuje się nieletnich do zabójstw, ponieważ nieletnim grożą niewielkie kary nawet jak wpadną, więc 13-14-letnie dzieci w przypadku społeczności muzułmańskiej już rozwinięte, bardziej niż w naszej społeczności europejskiej, z różnych powodów, dokonują wyroków śmierci, zabijają po prostu w imieniu gangów. I te gangi się między sobą strzelają, zdobywając coraz to nowe strefy wpływów. Sztokholm podzielony jest pomiędzy dwa gangi muzułmańskie i rzednący, umierający gang szwedzkich motocyklistów. Opisywany jeszcze przez Larsona. Więc świat się zmienił. A teraz my mówimy o Ukraińcach. Wiemy, jakie jest podejście do prawa społeczności ukraińskiej. Statystyczne, już nie będę mówił o konkretnych ludziach, bo są dobrzy i źli, jak wszędzie. I teraz na razie są u nas dekownicy, kobiety i dzieci. Ale zaraz się skończą walki na froncie. Myślę, że niedługo. Zluzowanych zostanie tysiące żołnierzy zdemoralizowanych wojną, posiadających mnóstwo broni. Co oni będą robić? Zostaną żołnierzami gangów. Ukraińskich gangów. Niedawno mówiłem o przestępczości ukraińskiej we Włoszech. We Włoszech jest 196 tysięcy oficjalnie zarejestrowanych migrantów ukraińskich. I już znakomite kontakty w Apulii z Sacra Corona Unita, w Neapolu z Camorą i w Kalabrii z Dranghettą. I podzielone strefy wpływów. Sacra Corona handluje bronią ukradzioną z Ukrainy. Czyli idą transporty NATO na Ukrainę, te transporty naraz znajdują się w dyspozycji Sacra Corona Unita, mafii apulijskiej. Camora handluje dziećmi z sierocińców ukraińskich. Bardzo poszukiwany, przepraszam, że tak powiem, towar. Białe dzieci z sierocińców ukraińskich, sprzedawane także za pośrednictwem oficjalnych placówek ukraińskich we Włoszech, w Neapolu szczególnie. I Camora się w tym specjalizuje. Drangheta specjalizuje się w tym, co zawsze, czyli w przemycie narkotyków i handlu organami. I to są raporty, między innymi Nicoli Grateriego, prokuratora z Catanzaro, którego znam, robiłem z nim wywiad i sprawdzaliśmy, czytałem jego wywiad zresztą w kilku gazetach, wywiady. I on mówi wprost, Drangheta by zaczęła przymierać głodem, gdyby nie zastrzyk ukraiński. Naraz otworzyły się nowe pola działania. To są Włochy. A teraz my, Polska, co jesteśmy samotną wyspą, jesteśmy wyprani zupełnie z kontekstów, które się dzieją obok. Teraz możemy zacząć analizować, co się dzieje w Polsce. W Polsce dzieje się, po pierwsze, legalizacja nielegalnych, brudnych pieniędzy ukraińskich, przywożonych w walizkach. Przyjeżdżają tu gangi rekieterskie, które opanowały duże ukraińskie miasta, między innymi Kijów, ale także Lwów. Przywożą pieniądze z rekietu, czegoś, czego w Polsce już od lat 90. nie ma. Mówiąc krótko i ruskim językiem, jest to danina, którą gangi nielegalnie z tak zwaną ochroną zbierają ze wszystkich interesów, jakie działają na ich terenie. Czyli od fryzjera i od właściciela domu publicznego. I te pieniądze, nielegalne pieniądze, przywożone są do Polski, legalizowane. Za te pieniądze kupuje się mieszkania, przywożone w walizkach. Tym samym łamane są wszelkie procedury prawa unijnego, bo już nie mówię polskiego. Bo przecież 8 tysięcy euro to jest górna granica zapłaty gotówką, a tutaj się płaci miliony gotówką. I nic, ani Urząd Skarbowy o tym nie mówi, ani służby fiskalne. To jest początek. Za chwilę będziemy mieć gangi, brutalne gangi ukraińskie, które zdominują polski świat przestępczy. A z tych gangów wyrośnie polityka, ideologia i nowa gospodarka. Mhm. Pan Łukasz Warzecha, czy też w tej kwestii?
No ja muszę powiedzieć, że bardzo mnie w tym kontekście niepokoją napomknienia na temat uproszczenia procedury przyznawania Ukraińcom obywatelstwa, bo Ukraińcy jako nie będący obywatelami Unii Europejskiej, niezależnie od tego, na jakich zasadach przebywają w Polsce, nie mogą wciąż głosować w żadnych wyborach. Bo przypomnę, że obywatele Unii Europejskiej, którzy mieszkają w innym kraju unijnym, mogą głosować w wyborach lokalnych. Nie muszą mieć do tego obywatelstwa. Natomiast oczywiście w Polsce polski obywatel może głosować. I dlatego wszelkie próby ułatwienia procedury otrzymywania obywatelstwa przez Ukraińców w Polsce są po prostu radykalnie sprzeczne z polskim interesem. Jeżeli ktoś, a czytałem takie wypowiedzi, pyta, no ale jaki to problem, że Ukraińcy będą głosowali w wyborach lokalnych, to w ogóle nie rozumie w takim razie, o czym my rozmawiamy. No, problem jest gigantyczny. To jest dokładnie to, o czym Witold mówił w kontekście muzułmanów w Wielkiej Brytanii. Tutaj nie mamy aż tak ostrego konfliktu religijno-kulturowego, ale mamy swego rodzaju konflikt cywilizacyjny i przede wszystkim konflikt interesów. No, jeżeli w jakiejś miejscowości zbierze się wystarczająco wielu ukraińskich wyborców i oni sobie wybiorą radę z ukraińską większością, jeszcze do tego ukraińskiego burmistrza, no to wtedy ta rada plus burmistrz będzie działała na korzyść Ukraińców. To jest zupełnie oczywiste. To nie jest żadna teoria spiskowa. No, to są proste zasady. W tym kontekście warto spojrzeć na miejscowość Biały Bór w województwie koszalińskim, gdzie mieszka w zdecydowanej większości mniejszość ukraińska wywieziona w trakcie akcji Wisła, czyli lata temu, dziesiątki lat temu. Takiej nietolerancji wobec polskości, wręcz prześladowania polskości, jak tam na tych terenach, to ze świecą szukać. Doradzam wycieczki polityków i różnych komentatorów w Koszalińskie, do miejscowości, gdzie mieszkają Ukraińcy. Zobaczycie prawdziwy antypolonizm. No i w związku z tym trzeba się bardzo uważnie po prostu temu przyglądać. Ja bym może nie podzielał tego skrajnego pesymizmu Witolda, to znaczy uważam, że my jeszcze jesteśmy przed tym progiem, możemy jeszcze zawrócić, natomiast te kwestie także dotyczące przestępczości no, są niepokojące. Ja sam przed tym przestrzegałem w momencie, kiedy zaczął się napływ ukraińskich uchodźców, kompletnie przypomnę, bez żadnej kontroli. Można było wwieźć cokolwiek, można było wwieźć w częściach pistolet maszynowy czy pistolety, bo to nawet w dużych ilościach, nikt tego po prostu nie sprawdzał. A pytania kierowane do Straży Granicznej, jakiekolwiek procedury przesiewu czy kontroli tych uchodźców były w ogóle zbywane, nie ma problemu, przecież jest stan wyższej konieczności, prawda, wpuszczamy wszystkich, jak leci. No i ja się również tego obawiam, zwłaszcza, że mieliśmy już w Polsce przestępczość ukraińską na większą skalę. To było szczęśliwie około 20 czy 20 parę lat temu. Od tego czasu udało się ją wyplenić z różnych powodów. Natomiast kto chce zobaczyć, jak to wyglądało, przypomnieć sobie, żeby zobaczyć, czym nam to grozi, no to proponuję poszukać informacji sprzed tych dwóch dekad. Przestępczość skrajnie brutalna, znacznie brutalniejsza niż Polska, absolutnie bezwzględna, mająca fatalną opinię praktycznie na całym świecie. Ukraińcy są uważani za jednych z najbrutalniejszych przestępców, gdziekolwiek działają. Moim zdaniem polska policja w tym momencie, jako że minęło też dużo czasu, od kiedy tego typu przestępczość w Polsce istniała, jest do walki z tym zupełnie nieprzygotowana. Otóż tak, to jeszcze warto dodać jeszcze jedną rzecz. Tak się mówi, że to były kobiety i dzieci, które przyjeżdżały, no ale to już trochę czasu mija i te dzieci już niekoniecznie są dziećmi. Zresztą jak obserwujemy, to dorastają no i mogą być potencjalnymi ale niestety... przepraszam, nawet jeżeli to są dzieci, to przypomnę, że te dzieci idą do szkoły. No tak. Od najbliższego roku szkolnego. To jest kolejny ogromny problem, jak tę naukę zorganizować, jak stworzyć program. Przypomnę przecież, że dotychczas, rozumiem, rząd się umówił z Ukrainą tak, że będzie realizowany w dużej mierze ukraiński program w polskich szkołach. To jest bezprawie. To jest tak, a koszt nauki w przyszłym roku ukraińskich dzieci w Polsce jest szacowany na ponad 5 miliardów złotych. To już nie mówimy o sumach tam 200-300 milionów. Ponad 5 miliardów złotych, co przypominam, przekracza już wpływy podatkowe, odliczając hipotetyczne wpływy z VAT,
przekracza wpływy podatkowe od Ukraińców mieszkających w Polsce. No tak, ten argument, że to się nam opłaca i tak dalej, nie, wysiada. To się nam nie opłaca. Ale ja mam tu jeszcze jedno pytanie, bo teraz pojawiają się takie informacje przedsiębiorcy, że nie ma rąk do pracy i że oni będą naciskać na rząd, żeby tej polityki migracyjnej nie zaostrzał. No i tutaj ten pewien konflikt. Myśmy opublikowali taki tekst pana Kacpra Kity, gdzie tak uproszczając więcej stawia pan Kita taką tezę, że lepiej, żeby nas było mniej, w sensie mniej rąk do pracy i tak dalej, ale żebyśmy byli dalej Polską. Tym samym obala ten taki właściwie dogmat, który jest przedstawiany, albo przynajmniej próbuje obalić, że polska gospodarka bez tych imigranckich rąk padnie. No i gdybyśmy się temu przyjrzeli, temu sposobowi myślenia i do tego się odnieśli. Mamy dwa problemy. Pierwszy problem to jest ukraiński, czyli tworzenie się podziemia ukraińskiego w Polsce. Antypolskiego podziemia. Bo to taki będzie skutek. Niestety mówię to dziś, a za dwa lata będziemy o tym mówić jako o rzeczywistości. Tak jak o wielu sprawach, o których tu mówiliśmy i które stały się faktem, a komentowano to jako teorie spiskowe, jakieś tam ileż to takich teorii się ukąszenia przez jakąś psychozę i tak dalej. Więc problem ukraiński to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony będzie rozwój patologii związany z migrantami, bo ich jest coraz więcej i zachowują się coraz bardziej patologicznie. Ja po obejrzeniu filmiku ze stawku w Katowicach ukułem zresztą taki slogan, który kieruje do pani Ochojskiej, Holland, Kurdej, Szatan i całej reszty, posprzątaj po swoim migrancie. Skoro zaprosiłaś, to bierz odpowiedzialność. Bo to jest tak, zapraszamy, ale kto ma wziąć odpowiedzialność za to? Ale nie do mnie zapraszamy, ja do mieszkania nie mogę. No ale pani Ochojska, bardzo proszę przyjąć migranta i posprzątać po nim. Pani Holland niech posprząta po 100 migrantach, jakby w ekspiacji za swój filmik pod tytułem Zielona Granica. I tak dalej, i tak dalej. Więc tabliczki posprzątaj po swoim migrancie powinny być wszędzie. No, ja muszę powiedzieć, że jest jeszcze szansa na to, jeszcze jesteśmy w takim momencie, że możemy to powstrzymać. My jeszcze nie przekroczyliśmy tego progu i dlatego te głosy przedsiębiorców, ale też integralnych liberałów, bo ja tu jestem, sam mam poglądy bardzo liberalne gospodarcze, ale tu jestem w sporze z kolegami, tak mogę powiedzieć, którzy w tym środowisku wyrażają przekonanie, że imigracja zarobkowa nie jest problemem. Oczywiście jest. To nie znaczy, że nie można żadnej imigracji zarobkowej przyjmować. Nie mamy o tym zresztą dyskusji żadnej, jaką przyjmować. Znaczy my o tym akurat tutaj mamy, bo myśmy o tym rozmawiali wielokrotnie, ale nie ma na poziomie państwa żadnej dyskusji. I ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Są nacje, które moim zdaniem i zdaniem też wielu ekspertów, analityków są względnie bezpieczne z różnych powodów, nawet odległe kulturowo. Tak jak Wietnamczycy. Nie ma problemu z nimi. Tak, jak Filipińczycy. Ja uważam też, że na przykład Białorusini są bardzo obiecujący. Tak. Oczywiście wszystko w rozsądnych granicach, ale na pewno nie można powiedzieć, że żadna imigracja zarobkowa nie jest problemem, bo to, że przyjeżdża ktoś do pracy, nawet jeżeli tych ludzi z danej grupy nie ma, oni nie przekraczają tego progu, ale jeżeli ktoś przyjeżdża do pracy, to nie znaczy, że nie zgwałci, nie zabije, nie okradnie. Zresztą, znów wtrącę się niegrzecznie, ale powiem jedną rzecz. Policja właśnie opublikowała raport pokazujący, że ostatni kwartał to rekordowa liczba gwałtów w Polsce. Już. Mamy statystyki, które nam pokazują, z jakich kierunków przyjeżdżają ludzie, gdzie stosunek przestępstw do liczby danej, do wielkości danej mniejszości jest niepokojący. No tu nie odkryję Ameryki, mówiąc, że Gruzini są tu na pierwszym miejscu. No to uważam, że z punktu widzenia państwa, które dba o swoich obywateli, oczywistą reakcją powinno być natychmiastowe wstrzymanie wiz pracowniczych dla Gruzinów. Mhm. I ktoś powie, to jest odpowiedzialność zbiorowa. Ale tak, bo państwo w tej sprawie właśnie ma stosować odpowiedzialność zbiorową. I przykład od razu do tego, co mówił Łukasz. Taksówkarze w Krakowie oficjalnie się skarżą, że na kilku postojach opanowanych przez Gruzinów są atakowani nożami przez Gruzinów. Policja nic w tej sprawie nie robi.
I teraz powiem jeszcze jedną rzecz. No właśnie, że ta sprawa tej konieczności, która jest podkreślana przez część środowisk liberalnych czy pracodawców. Absolutnie jestem tutaj po stronie Kacprakity. To znaczy, tak, powiedziałbym, tak dla imigracji bardzo kontrolowanej, bardzo przesianej i bardzo dokładnie dobranej, ale to nie jest to, czego się domagają przedsiębiorcy czy właśnie integralni liberałowie, bo oni mówią, każdy może wjechać pod warunkiem, że do pracy. No nie. Tak sprawy absolutnie działać nie można i stawiać nie można i priorytetem powinno być nieprzekroczenie tych granic, tych progów, o których mówiłem, oraz zapewnienie, że to będą ludzie z odpowiednich kierunków. Więc tutaj zdecydowanie jestem po stronie Kacprakity w tej dyskusji. Ale powiem jeszcze jedną rzecz i to jest, można powiedzieć, zupełnie świeża sprawa, bo maila w tej sprawie odebrałem z Komendy Głównej Straży Granicznej dosłownie wczoraj. Mianowicie chciałem się dowiedzieć, już to było 2 czy 3 miesiące temu, jaka liczba obcokrajowców popełniających przestępstwa w Polsce jest w Polsce nielegalnie. I wydawało mi się, że to jest oczywista dana. Więc napisałem do Komendy Głównej Policji w tej sprawie. Komenda Główna Policji odpisała mi, że nie posiada takich danych. Napisałem do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Urząd do Spraw Cudzoziemców napisał, nie mamy takich danych. No i wczoraj napisała do mnie również Komenda Główna Straży Granicznej, że ona też takich danych nie posiada. Czyli państwo polskie nie posiada. Czyli państwo polskie nie posiada danych o tym, jaka liczba zatrzymywanych w związku z dokonaniem przestępstwa obcokrajowców jest w Polsce nielegalnie. Ja tam też pytałem o to, wobec jakiej części tych ludzi wszczęto procedurę wydalenia z Polski. Czyli jedna z podstawowych informacji po prostu nie istnieje. No to jeżeli my jej nie mamy, to jak w ogóle mamy planować jakąkolwiek politykę migracyjną? Czyli to potwierdza tę tezę, o którą nieraz mówiliśmy, że takowej polityki migracyjnej nie ma. Jest po prostu żywioł, a zobaczymy, tak, co z tego wyniknie. Ja wiadomo, co z tego wyniknie. Powiedzmy sobie jeszcze o jednej sprawie. Dzięki rządowi PiS, a obecnie rządowi Platformy, mamy powstające w Polsce antypolskie podziemie polityczne banderowsko-ukraińskie. I to jest fakt. I to się dzieje. Wystarczy spojrzeć na to, co robi Związek Ukraińców w Polsce, pan Mirosław Skórka, przewodniczący z Koszalina, żeby zobaczyć, jak antypolskie postawy są tam forsowane. Święto Watra w Gorlickim, doradzam też co roku, żeby tam się udać i posłuchać przemówień, wznoszonych okrzyków i postaw, które tam dominują, antypolskość. Ja bym do pana Skórki miał taki apel, bo może jakimś cudem będzie oglądał tę rozmowę. Znajomi. Niech się pan nie boi przyjść do mnie do rozmowy w Superringu, w kanale Super Expressu, bo zapraszaliśmy pana Skórkę na rozmowę i zupełnie w ostatniej chwili przypadkiem okazało się, że ma ważny wyjazd służbowy i nie może przyjść. No, tak to jest. A jak jeden pojechał na wyjazd służbowy, to go potem z wiceministra obalili, więc tak. Niech pan Skórka uważa, bo to różnie w życiu bywa. Ale tutaj pan Skórka twardo jest przewodniczącym Związku Ukraińców. Ale przecież można order dostać, jak ambasador pan Zwalić, banderowiec. Andrzej prezydent Duda dał order. To jest skandaliczne wydarzenie. Skandaliczne, które osobiście uwłacza mnie jako obywatelowi Polski. Jak można nadać wysokie odznaczenie państwowe człowiekowi, który do Polaków odnosi się z pogardą, który miesza się w wewnętrzne sprawy Polski jako urzędnik obcego państwa i który nic nie zrobił dla Polski w swoich działaniach. Nic. Mnie się bardzo podobał tutaj, muszę powiedzieć, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej opublikowany przez Zbigniewa Parafianowicza, który napisał o panu Zwaryczu, o jego działaniach i zakończył to taką konkluzją, że pan Zwarycz absolutnie zasłużył na order od państwa ukraińskiego, no tak. Ale niekoniecznie od polskiego. Mhm. No bo on rzeczywiście jako ambasador robił to, co powinien robić ukraiński dyplomata w stylu takim, jak Ukraina uprawia. Sowieckim stylu. Tak, bo, tak. No bo taki styl uprawiania dyplomacji ma większość ukraińskiej dyplomacji. Oni to mają, powiedzmy, w takim DNA swoim. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla tej decyzji ze strony pana prezydenta. Przypomnę tutaj tylko kilka faktów. Po pierwsze, ten order Zasługi Rzeczypospolitej został przyznany panu ambasadorowi w drugiej klasie. On ma 5 klas, czyli to nie jest tak, że pan ambasador dostał tam 4., 5., tylko dostał 2. klasę tego orderu. Czyli nie z buraka. Czyli nie z buraka.
Po drugie, to jest order, który nie ma kapituły, a więc decyzję ostatecznie jednoosobowo podejmuje pan prezydent. To nie jest order rozdawany na prawo i lewo, więc nie można powiedzieć, że o, sztampowo, standardowo wyjeżdżający ambasador został udekorowany. A nawet gdyby tak było, ale podkreślam, nie jest, nawet gdyby tak było, to w przypadku ambasadora Ukrainy, który przez te 2 lata z kawałkiem, bo tylko tyle w Polsce był ambasadorem, miał mnóstwo występów skandalicznych w stosunku do państwa polskiego i polskich obywateli, pan prezydent powinien i tak mieć tutaj refleksję, że może to nie jest dobry pomysł. Ale jedno jest pocieszające, że ogromna część reakcji na te decyzje pana prezydenta była skrajnie negatywna. Ja przeglądałem reakcje pod postem kancelarii prezydenta i to w ciągu kilku dni je przeglądałem. Tam naprawdę trudno było znaleźć pozytywne głosy. Były jakieś pojedyncze na tysiące reakcji. I nawet jeżeli odsiejemy jakiś troll, niech będzie, że i niech 50% z tego to będą jakieś trolle, ale i tak zostaje ogromna grupa ludzi, która pisze: panie prezydencie, to teraz bardzo to eufemistycznie mówię, panie prezydencie, co pan wyprawia? Tak, jeszcze do pana prezydenta wrócimy pod koniec, bo tu też 9 lat już prezydentury, 10 rok się zaczął. Jeszcze tylko powiem dla kobiet pewną ważną uwagę. Proszę, o to. Otóż, dla kobiet zawsze. Dla kobiet, ponieważ panie bagatelizują obecność osób innej karnacji, innej religii na naszych ulicach. Więc bagatelizujcie dalej, ale miejcie w świadomości sposób, w jaki ci ludzie spostrzegają was. Panie, teraz jest lato. Panie, chodzicie bez rękawów, letnio, w przewiewnych strojach. Czasami do kościoła też zdarza się, że przychodzicie, co nie jest już najlepszym rozwiązaniem. Ale wiedzcie o tym, że według prawa szariatu, według tego, co nauczają w meczetach, jesteście winne gwałtu, który może być na was popełniony. Człowiek, wyznawca islamu, który popełnia gwałt na nieskromnie ubranej kobiecie, wymierza jej karę i nie podlega karze w myśl prawa szariatu. Dobrze to wiedzieć, że oni spoglądają na was jak na potencjalne prostytutki i będą was tak traktować. Ja nie wzywam do tego, żebyście się odziewały, panie, bardziej, nie wiem jak to powiedzieć. Chociaż do kościoła na pewno. Bardziej tradycyjnie i w sposób zakryty, bo nie będziemy islamizować Polski. Tylko pamiętajcie, że to są ludzie z innej kultury i zupełnie inaczej na was spoglądają niż wasi znajomi z Polski. Dobra, ten temat na razie zaparkujemy i tak troszkę mniej poważny drugi, chociaż czy taki mniej poważny, to inna sprawa. Tutaj taka afera, taka imba, jak to się mówi, Krzysztof Stanowski, który wkręcił stonogę. To, że tam stonogę wkręcił, to tam, cóż, ale tutaj paru takich tuzów dziennikarskich się też wkręciło na tą informację. Krótko, co nam to mówi o mediach, o tym wszystkim? To jest sytuacja, w której osobę, która jest patologiczna, bo to jest pan Stonoga, to jest osoba patologiczna, sterowana przez jakieś czynniki, o których nawet nie ma co mówić. To jest po prostu błoto i człowiek z pogranicza kryminalnych jakichś koneksji. Z tą osobę w ogóle podnosi się do rangi bycia źródłem informacji i do istnienia w jakimś głównym nurcie zainteresowania polskich mediów. Mhm. To jest patologiczne. To, że pan Stanowski jest dowcipny, no tak, ale dowcip kosztem człowieka, który jest kryminalistą. Jasne. Tutaj mi przypomina wiersz Herberta o potędze smaku. No właśnie. Czasami po prostu popatrzysz przez ten pryzmat, to już by się nikt tego nie ruszał, bo z takimi osobami nie ma wchodzenia w reakcję, ale też komentarz pana Łukasza. Ja mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że w ogóle się tym nie zajmowałem w swoich mediach społecznościowych, ani w żadnym tekście i nie zamierzam nadal. Natomiast mnie specjalnie ta reakcja, czy to pana Lisa, czy pana Czuchnowskiego, czy pana Schwertnera, mnie to kompletnie nie zaskakuje. To jest tylko potwierdzenie skrajnej plemienności, czyli wybieramy to, co nam pasuje, nawet jeżeli to pochodzi od pana Stonogi, i uznajemy, że to jest na pewno prawda, no bo dotyczy tego, którego nie lubimy z kolei.
I też muszę powiedzieć, no w drugą stronę w dużej mierze też to tak działa. Więc co tu komentować? No, pan Stanowski potwierdził skrajną plemienność polskiej debaty publicznej. Żeby nie powiedzieć plemnikowość. I to, jak do tego podchodzą dziennikarze, może tylko taką, no rzeczywiście mocno, można powiedzieć niepokojącą, ale w gruncie rzeczy groteskową sprawą jest to, że na ten materiał załapały się osoby takie jak Bertolt Kittel czy Wojciech Czuchnowski, czyli osoby uważane za wybitnych dziennikarzy śledczych. No to, no, jak widać, uważamy, to, jak, to jak widać, tutaj tak za bardzo nie wyśledzili, o co tak naprawdę chodzi. Otóż to. Dlatego tyle, myślę, nie będziemy się służby nie temu... przygotowały gotowca. No i, no i tak, i nie było z czego korzystać. Ale skoro mówimy o takich wątku służb i tak dalej, to tą sprawę już jeszcze bardziej, myślę, dużo poważniejsza, taka postać Pablo Gonzaleza, czy też Pawła Rubcowa, dziennikarz z Hiszpanii, a może tak powiedzieć, i okazało się, że on jest agentem rosyjskim. Co nas w tym wszystkim jakoś bardzo interesuje, to to, że on się okazał być takim lewicowo uwrażliwionym, bo to wspierał te protesty proaborcyjne, środowiska tęczowe i tak dalej, i tak dalej. No, pan Bart Staszewski wchodzi w interakcję, no właśnie. Nowego, po przypadku pana Leonida Sfiridowa. Ale prawica jest proputinowska, panie Witoldzie, jakaż tam... Pan Leonid Sfiridow... Klementyna Suchanow z nim gadała. Pan Leonid Sfiridow, pozdrawiam, bo znałem człowieka, jest w Moskwie w tej chwili, agent rosyjskich służb specjalnych, uchodzący w Polsce za korespondenta agencji TASS. Co tak syczy. Miał kontakty z wszystkimi. Z wszystkimi. W Sejmie czuł się jak u siebie. Był na ty z liderami wszystkich ugrupowań politycznych. Pan Sfiridow, podkreślał. I naraz został wydalony przez polskie służby, otrzymały gotowca z Czech, bo ten człowiek był wydalony z Czech 2 lata wcześniej za szpiegostwo i znalazł się w Warszawie. I w końcu Czesi nie wytrzymali, przysłali tutaj materiały pokazujące prawdziwą działalność Leonida Sfiridowa. No i nie pozostało nic innego, jak tylko po prostu wydalić natychmiast Sfiridowa. Tak zresztą wcześniej pana Gawriłowa wydalono, przyjaciela pana Waldemara Pawlaka, przypominam. Też pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. To są fakty. To nie są domniemania, opluwania się publicystyczne. To są fakty. I pan Sfiridow wyjechał i co? I z panem Sfiridowem sfotografował się na Placu Czerwonym jeden z czołowych polityków polskiej prawicy. Jakby nie wiedząc o tym. Mhm. Będąc jak dziecko we mgle nieprzezornym. I ta sprawa pana Sfiridowa, czy wcześniej pana Gawriłowa, czy kilka innych spraw, które mogę z pamięci odtwarzać, ale przecież nie o tym dzisiaj rozmawiamy, pokazuje, jaki jest stan świadomości i moralności polskiego świata politycznego i dziennikarskiego. Tak więc z tym panem Gonzalesem to jest tylko potwierdzenie tej samej reguły. Kiedyś opisałem biznes panią bizneswoman, tak się mówi, z Legnicy, która miała 2 PESEL-e, która założyła swoją działalność zaraz po wycofaniu się północnej grupy wojsk radzieckich z Legnicy, bardzo dużą firmę, która sprawowała dozór nad Komendą Główną Policji, nad strategicznymi różnymi obiektami, nad elektrowniami. Już nie będę wymieniał więcej, bo tam już wisiał proces w powietrzu. Ta pani bardzo się pewnie czuje, jej rodzina. I też bez reakcji. Wręcz ówczesny naczelny gazety, w której napisałem reportaż o tym, przeprosił panią. Prewencyjnie przeprosił w moim imieniu też. Przeprosił, nie informując mnie nawet o tym. Tak to się odbyło. Więc agentura rosyjska ma się w Polsce znakomicie, podkreślam, znakomicie. I wykrzykiwanie ruskich o nucach, obarczanie się powiązaniami z ruskimi, nie ma nic do rzeczy, jeżeli chodzi o stan rosyjskiej agentury i jej wpływy w Polsce. One są ogromne. I z tego sobie zdajmy sprawę. Od czasu nawet, gdy Tomasz Sakiewicz opisał tak zwaną małą Moskwę w Warszawie, czyli nieruchomości, które... Znaczy Gazeta Polska to opisała też. Nieruchomości, które były eksterytorialne, wyłączone spod polskiego dozoru i administracji na terenie Warszawy, administrowane przez rosyjskich oficerów służb specjalnych. Od tego czasu niewiele się w Polsce zmieniło.
Przestaliśmy o tym mówić. Zaczęliśmy krzyczeć na wszystkich ruskie onuce. No i chyba o tym chyba warto tutaj powiedzieć, bo myśmy zresztą już wielokrotnie przecież w programie Prawy Prosty Plus wskazywali, że jeżeli wszyscy na siebie krzyczą, to wy jesteście ruskimi onucami, a nie, bo to wy powielacie narrację i tak dalej, no to znaczy, że zaciemnia się prawdziwy obraz. I jeżeli ktoś jest naprawdę ruską onucą albo naprawdę jest rosyjskim agentem, no to już towarzystwo przestaje być wrażliwe na te ostrzeżenia. I to jest dokładnie przykład tej sprawy. Plus jak na to nałożymy jeszcze plemienność, którą też temat poprzedni, czyli Krzysztof Stanowski ze swoim żartem, ze swoją fałszywką też to obnaża. No to tutaj o co chodziło? No był facet, który chętnie słuchał takiego Barta Staszewskiego i można powiedzieć podtykał mu mikrofon, mówię oczywiście w cudzysłowie. No to jasne, on jest nasz, no to przecież nie patrzymy, kim on tam może być, tylko przyjmujemy z otwartymi ramionami. I z tego to właśnie wynika. To i znów powiem, to działa w gruncie rzeczy w obie strony. No, my jesteśmy tak łatwi do rozgrywania jako państwo i jako społeczeństwo, jako tak zwana elita, że myślę, że różne służby, nie tylko rosyjskie, różne służby na całym świecie, jak słyszą o Polsce, to po prostu uśmiech, banan na twarzy natychmiast, bo tutaj coś załatwić to jest... Tak. A czy w tym wypadku nie... Słuchajcie, jeszcze państwo jednej historii, o której mówię z uporem maniaka. Dmytro Firtasz, ukraiński oligarcha, robiący interesy gazowe i interesy na transporcie ropy z Gazpromem i z Rosją i z Putinem po prostu. Dmytro Firtasz wraz z Iwanem Fursinem, dwoma oligarchami ukraińskimi, mają w Polsce oficjalnie swoje interesy. Dmytro Firtasz kupił kamienicę po Aleksandrze Gudzowatym w Warszawie. I tam prowadzi swoje interesy. Było to za czasów rządu Mateusza Morawieckiego. I mógł swobodnie działać w Polsce w czasie, gdy nie może się de facto ruszać z Wiednia, ponieważ jest za nim wydany list gończy ze strony FBI. I to właśnie o przestępstwa kryminalne dokonywane wraz z rosyjskimi służbami specjalnymi. Ten człowiek współdziałał z Siemionem Mogilewiczem w Ural Transgaz. Do dziś niewyjaśniona sprawa, kiedy rząd Millera nawiązał wielki kontrakt gazowy z firmą rosyjsko-ukraińsko-żydowskiego gangstera Siemiona Mogilewicza. Pseudonim Sewa albo Brainy Don. Ten człowiek, poszukiwany przez FBI, robił w tym czasie interesy z rządem Leszka Millera. Marek Pol podpisywał umowy gazowe z tą firmą. Potem jak się zrobił krzyk, między innymi przez materiały, które ja też robiłem, że Ural Transgaz to jest firma mafiozo rosyjskiego, firma Ural Transgaz naraz zniknęła, a była zarejestrowana na dwóch bezrobotnych Rumunów i aktorkę bezrobotną węgierską w Csabadi pod Budapesztem. Z tego co pamiętam, powstała firma Rosukrenergo, w której znowu udziały miał Dmytro Firtasz. I Dmytro Firtasz odpowiadał za wszystkie machlojki związane z handlem gazem z Gazpromem między Polską i Ukrainą. To właśnie Dmytro Firtasz, siedzący teraz w Wiedniu, poszukiwany przez FBI, robi interesy w Polsce legalne, a dopiero niecały miesiąc temu został wpisany przez polskie MSW na listę osób niepożądanych w Polsce. Czasy się zmieniają, a ten pan ciągle jest... A Dmytro Firtasz jest. Ale właśnie tutaj jeszcze a propos tego, co panowie mówią, szczególnie pan Łukasz Warzecha... I interesy z Kwaśniewskim. Czy tu, taka ekipa, Miller, Kwaśniewski, Pol, no, i jeszcze Mateusz, do którego też wrócimy. Tutaj nie zadziałało trochę do tego jeszcze a propos, co pan Łukasz mówił, taki wątek, że to z zagranicy się ktoś pojawia, że tu się pojawił lewicowy dziennikarz z Hiszpanii. Czy w tym rozgrywaniu, o którym pan mówił, nie ułatwia nam to, że my, tylko część naszej opinii publicznej, polityków, jest taka ciągle, kurczę, łasa na to, że z zagranicy ktoś powie coś fajnego, no, że przyjedzie, pochwali. No właśnie. To są kompleksy. Trzeba to powiedzieć wprost, no, nie mówię tego po raz pierwszy, ale... PiS-owi jak ktoś dołoży ale dlaczego, ale dlaczego to się właściwie, dlaczego to się właściwie hamować? Jako opinia publiczna, w dużej mierze jako naród, a na pewno jako klasa polityczna, jesteśmy skrajnie zakompleksieni. I to widać również w tym, jak są w Polsce wprowadzane różnego rodzaju rozwiązania, które
na Zachodzie, nawet jeżeli one przychodzą w formie legislacji europejskiej, a konkretnie dyrektyw, czyli tego, co jest przekładane na konkretny prawny język dopiero w krajach członkowskich. I to, co na Zachodzie bardzo często, w takich codziennych życiowych sprawach, codziennych życiowych regulacjach, jest implementowane byle, w jak najmniejszym stopniu, żeby jak najmniej zaszkodzić, w Polsce wszyscy stają na baczność, bo to jest dyrektywa unijna, panie. To nie wystarczy w 100%. My, panie, pokażemy, że w 150% jesteśmy w stanie to implementować. I to jest miara kompleksów. Więc ja to odczytuję dokładnie tak. Z Hiszpanii, panie, z Hiszpanii, dziennikarz. No z Hiszpanii, to przecież musimy mu zaufać. No przecież na pewno, jak Hiszpan, to jest wspaniały i uczciwy. Otóż to... No, dodajmy do tego wpływy Stasi, wpływy KGB, GRU i tak dalej. Będziemy a tu GRU nawet, bo ten, tak, ten Pablo obraz. To jest GRU. Mamy historię niesłychaną, nadającą się na film, małżeństwa Szaposznikow, rosyjskich nielegałów działających na terenie Czech, którzy rozprowadzali akcję oddziału zabójców GRU 29155. To jest kryptonim tego oddziału. To nie idzie mi próba zabójstwa Skripala i tak dalej. To wszystko robili ci ludzie. Małżeństwo Szaposznikow. Przyjeżdżali do Polski też. Tutaj prowadzili interesy w rejonie Dolnego Śląska, nazwijmy to, Śląska Cieszyńskiego. Tam prowadzili interesy Szaposznikowowie. Spotykali się zresztą z różnymi osobami. Nikt tego nie bada. Małżeństwo, które jest modelowym już przykładem działania, zresztą, które skryło się na willi Elena w Grecji. Mają taką willę, gdzie safe house to się nazywa, bezpieczny dom, gdzie można przygotowywać te akcje. W międzyczasie Nikołaj Szaposznikow zmarł. Bardziej aktywna i bardziej niebezpieczna Elena nadal żyje. I to wszystko jest podpalenia magazynów w Bułgarii, podpalenia magazynów broni w Czechach, dziwne podpalenia w Polsce. Wszystko to przypisywane jest udziałowi małżeństwa Szaposznikow. Znowu w Polsce śladu o tym nie ma. Tak, jeśli kończąc ten wątek, to ten Paweł Rubcow to też był działacz ekologiczny tego wszystkiego. No. W tym jego CV nowoczesnym, postępowym, czyli popieranie tęczy aborcyjnych, to jeszcze była ekologia. No to już w ogóle komplet. Kończymy ten wątek. Właśnie, bo pojawił się tam Mateusz Morawiecki, który zadał takie pytanie. My się do niego poważnie odniesiemy. Nie do pana Morawieckiego, ale do tego pytania. Czy Polska jest gotowa na kryzys? Bo są takie sygnały takiego gospodarczego zakrętu, czy z Japonii. Część ekonomistów uspokaja, część mówi, że faktycznie coś się święci. No i powstaje pytanie, czy my wchodzimy w taki właśnie moment takiej depresji? Czy my mamy na to jakiś pomysł? Czy jesteśmy przygotowani? W poniedziałek mieliśmy krach na giełdzie w Nowym Jorku. No właśnie, to jest sygnał właśnie. Bardzo i w Tokio. Aha, tak. Tak? Spadły maksymalnie wskaźniki. Nic w Polsce to nie wywołuje. Znaczy w sensie komentarzy, bo przecież wywołuje ekonomiczne konsekwencje. I takie sygnały płynące z różnych stron, no, żaden z nas tu nie jest analitykiem rynku, natomiast zbierając to, można się trochę zaniepokoić. Była taka informacja niedawno również, że Warren Buffett wyprzedaje swoje aktywa i zbiera gotówkę. No to też można sobie zadać pytanie, jaki jest sens takiej akcji u człowieka, który zjadł zęby na zarabianiu pieniędzy poprzez różnego rodzaju spekulacje. Mamy na też... Na brandziarstwie po prostu. No, finansowym. Sprycie. Mamy też... To już jest troszkę inna rzecz, no bo to dotyczy Polski konkretnie, ale mamy też znaczący wzrost inflacji, który nie powinien być żadnym zaskoczeniem, ponieważ bardzo wzrosły ceny energii, a wzrosną oczywiście jeszcze bardziej w najbliższym czasie, bo to też będzie wzrost opłat za wodę, więc wzrost inflacji jest nieuchronny. No i teraz ja bym chciał znowu, no przepraszam, to będzie truizm, co powiem i można powiedzieć zdarta klisza, ale zamiast czytać po raz kolejny o tym, że pan premier zabrał Wnusie do parku, PiS jest zły, a Orban jest sojusznikiem Putina, to chciałbym się dowiedzieć od pana premiera, co on ma do zaproponowania w związku z tym. Bo lepiej być przygotowanym na ciężkie czasy wcześniej, niż potem wykonywać jakieś paniczne ruchy. A na razie o niczym takim nie słyszymy. Przypomnę tylko jeden aspekt, który myślę, że jeżeli przedsiębiorcy nas oglądają, to będą zgrzytać teraz zębami. Kwestia składki zdrowotnej.
od dawna dyskutowana w tej koalicji, super ważna dla każdego przedsiębiorcy, który zdycha po prostu pod tą składką zdrowotną. Zresztą tu od razu uprzedzam ewentualne uwagi, to również dotyczy etatowców, bo często ludzie do mnie piszą, dlaczego pan tylko o tych przedsiębiorcach, a przecież my na etatach też tę składkę płacimy, prawda? Więc to dotyczy wszystkich, wprowadzona oczywiście przez właśnie Mateusza Morawieckiego, bo to jest przez skutek Polskiego Ładu. I nie ma żadnej zgody, nie ma żadnej propozycji, nie wiadomo, co z tym będzie. To jest jedna z kluczowych rzeczy dla rozwoju gospodarczego. Zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców. No dlatego tu mówię o przedsiębiorcach, bo oni dają pracę. I to nie jest ważne, to nie jest ważne. Zamiast tego są wakacje ZUS-owskie na miesiąc. Aż na miesiąc można nie płacić składek, tylko pod warunkiem, że się ma zatrudnienie tam chyba poniżej bodajże 20, zdaje się, osób i odpowiednio niskie przychody rocznie, 20 czy 50. W każdym razie to jest dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich, bo już jak ma się większą firmę, to już wtedy to jest niemożliwe. Więc taka jest łaska rządzących. Tak. No, muszę powiedzieć tyle. Ja działam w branży książkowej. Branża książkowa jest bardzo wrażliwa na koniunkturę. Mówiąc krótko, ludzie mają mniej pieniędzy, mniej kupują książek, mają więcej pieniędzy, więcej kupują. Przeżywamy w tej chwili największe załamanie na rynku książki od kilku lat co najmniej. I to jest pierwszy syndrom tego, co nadchodzi, tego doła finansowego. Bo ludzie odmawiają sobie książki w pierwszym rzędzie, no, obiad albo książka, no raczej obiad, więc zjemy obiad, ale to pokazuje, że za chwilę spadną obroty w innych branżach. Inni przedsiębiorcy zaczną odczuwać coraz bardziej kryzys. Zresztą spotykam różnych kolegów, którzy prowadzą nieduże firmy i mówią, tak źle jak teraz nie było jeszcze nigdy. Bardzo wzrósł, przepraszam, wskaźnik tak zwany, czy spadł wskaźnik tak zwanego optymizmu i konsumentów, bo on jest badany wśród konsumentów, też jest badany wśród przedsiębiorców. I to jest bardzo ważny wskaźnik, ponieważ on często, nawiązuje do tego, co Witek właśnie powiedział, on często z wyprzedzeniem pokazuje, co się będzie działo. Zwłaszcza badany wśród przedsiębiorców, ponieważ oni obserwują przecież zapowiedzi, planują swoje biznesy. No często zapomina się o tym, że przedsiębiorca musi patrzeć do przodu, bo przecież on musi mieć w przyszłym roku też pieniądze na inwestycje, na wypłaty, więc musi obserwować, co się dzieje i przewidywać. I jeżeli ten wskaźnik spada, to znaczy, że ludzie zaczną chować pieniądze przy sobie. Nie będzie inwestycji, nie będzie nowych miejsc pracy, a w przypadku konsumentów nie będzie konsumpcji. Tak. Stawiam nawet tezę, że styczeń, luty przyszłego roku to będzie dno kryzysu, w którym rzeczywiście będziemy mieli problem, my Polacy, z opłaceniem rachunków, z zakupem żywności, na jaką mielibyśmy smak. I do tych rachunków ja tu jeszcze wrócę, bo też w takiej makro też skali, a taką informację, być może to jest jednostkowa, ale właśnie, że nie, może nie jest, zakłady Tamelu w Tarnowie, tam pracowników wysłano na miesięczny czy dwumiesięczny przymusowy urlop. Jednym z argumentów jest to, że mniej zamówień, bo ceny prądu, ceny energii no, i zamówienia uciekają, czy tam na Węgry, może nawet do Rumunii i tam w tamtym kierunku. No ja o te ceny prądu, bo tu jest taka informacja, że my mamy jeden z najdroższych, albo nie wiem, czy najwyższą cenę prądu w Europie. Chińczycy płacą 35 groszy za kilowatogodzinę, my 115. Ostatnio widziałem takie dane. Więc co dalej? Czy w tej sprawie się musimy ze ścianą zderzyć, czy ktoś pójdzie po rozum do głowy? Będą padały kolejne firmy sztucznie rozwalane, takie jak PKP Cargo. Proszę Państwa, przewozy na polskiej równinie, największej równinie między Azją a Europą, to jest złoty interes. Ja dziś założę firmę z kapitałem założycielskim 50 tysięcy i położę się przed polskim rządem, prosząc o koncesję, bo chciałbym mieć taką firmę, nie mając ani jednej lokomotywy i ani jednego wagonu, chciałbym mieć firmę, która będzie operowała spedycją towarową na terenie Polski. Po co to mówię? Ponieważ właśnie idą masowe zwolnienia w PKP Cargo i spółkach kooperujących. Rozbija się PKP Cargo, mówiąc, że jest nierentowne, to tak jakby handlarz piaskiem, który miałby cenę złota, powiedział, że bankrutuje na pustyni. Więc rozbija się firmę, która potencjalnie powinna kwitnąć i w tym samym czasie, a właściwie pod koniec lata zeszłego roku,
zostaje zarejestrowana firma Ukrainian Railways Cargo Poland. Uwaga, kapitał założycielski da 5000 zł. Ilość posiadanych lokomotyw? Zero. Ilość posiadanych wagonów? Zero. Ta firma dostaje koncesję na przewozy na polskiej równinie. Jaki będzie dalszy etap postępowania? Ta firma za bezcen i za bardzo niskie ceny będzie przejmowała wagony, lokomotywy i ludzi z upadającej PKP Cargo. Teraz, czy to jest tylko biznes ukraiński, bo na czele stoi posiadający prawo pobytu w Polsce Ukrainiec. Bo to wszystko można w KRS-ie sobie sprawdzić. Czy też jest to podstawka Deutsche Bahnhof. Bahnhof albo Bahn. Czy Deutsche Bahn. Wszystko możliwe. Deutsche Bahn. Jest. I są poszlaki, że tak mówię. No proszę Państwa, no, tu siedzimy, nie jesteśmy specjalistami. Nie dysponujemy źródłowymi materiałami. Nie mamy raportów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A stawiamy tezę, że ktoś usiłuje wyrwać Polsce złoty interes. Otóż to, ale do tych ceny prądu bym wrócił, bo to tak można mówić, że to Unia Europejska jest winna i to wszystko i no i tyle. No to prąd będzie drogi, cześć. No pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli zwolennicy, tak zwani, przepraszam, zwolennicy określonej wizji Zielonego Ładu, zwani czasem złośliwie świadkami wiechowymi, jeżeli świadkowie wiechowi mówią, no to trzeba było inwestować w czysty prąd i widzicie, co się teraz dzieje, to trzeba przypominać, że prąd drożeje przy naszym miksie energetycznym nie jakby z immanentnych przyczyn. On drożeje dlatego, że został obłożony klimatycznym podatkiem. I ukraińskim podatkiem. Gdyby tego klimatycznego podatku nie było, to po prostu on by tak nie drożał. Mielibyśmy stosunkowo tani prąd z polskiego węgla. Więc to jest podstawowa przyczyna. Nie można uzasadniać tych cen prądu odgórnie nałożoną restrykcją, z której powinniśmy się uwolnić. To jest pierwsza sprawa. No, były takie czy zapowiedzi, czy pomysły za poprzedniej władzy, płynęły z kręgów suwerennej Polski, nic z tym nie zrobiono. Nie podjęto żadnych działań, więc pan Morawiecki nic z tym nie zrobił, nie kiwnął palcem, obecny rząd oczywiście też palcem nie kiwnie. Natomiast wygląda to bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że, i trzeba o tym przypominać, czeka nas już za 3 lata, ewentualnie 4, wejście systemu ETS2, który już na prąd co prawda nie wpłynie, ale wpłynie na transport i wpłynie na ogrzewanie domów. No i chyba, że ktoś się ogrzewa prądem, to już będzie miał dodatkowy problem wtedy. Natomiast mamy jeszcze jeden aspekt i to jest w ogóle ciekawe, bo przecież to już nie jest powiązane w żaden bezpośredni sposób z polityką klimatyczną, mamy też ceny wody. No i jeżeli ja słyszę wypowiedź przedstawiciela rządu, chyba z Ministerstwa Klimatu, ktoś taką tezę piękną postawił, że ceny wody będą takie, żeby no, Polacy wreszcie zaczęli oszczędzać tę wodę, to ja pytam, na czym to oszczędzanie ma polegać? Bo widziałem taki artykuł, że w niemieckim Ministerstwie Klimatu, tak to chyba był wiceminister klimatu niemiecki, powstała taka koncepcja, jest taka opowieść, że bardzo dobrze jest się myć nawilżoną ściereczką. Po co wchodzić pod prysznic, jak można... Bardzo dobrze się nie myć. Albo nie myć, to w ogóle to już jest super, ale można na tydzień, raz na tydzień, prawda? Dawno już temu, kiedy z podobnymi tezami wyskakiwała pani minister Moskwa, jeszcze w poprzednim rządzie, też mówiąc, że no to są takie ceny, które wymuszą właśnie, że ludzie nauczą się oszczędzać. Ja napisałem tekst, w którym zwróciłem uwagę, że oszczędzanie to jest wtedy, jeżeli ono nas nie zmusza do żadnych bolesnych wyrzeczeń. No na przykład oszczędność wody polega na tym, że ta woda się bez sensu nie leje, prawda? Tam, nie wiem, myjemy zęby, prawda, i zostawiamy odkręconą wodę. Okej, to ja jestem w stanie to zrozumieć, dobra, to jest oszczędzanie. Oszczędzanie jest wtedy, jeżeli wymieniamy wszystkie żarówki w domu na LED-owe, no i jak wychodzimy z pomieszczenia, to gasimy światło. No to jest jeszcze oszczędzanie. Uszczelki, żeby nie kapało. No ale nie jest oszczędzaniem rezygnacja z mycia się codziennie. Podobnie jak nie jest oszczędzaniem siedzenie przy jednej malutkiej żaróweczce LED-owej, bo nas nie stać na włączenie większej liczby świateł, albo na przykład decydujemy się nie korzystać ze zmywarki, bo zmywarka pobiera dużo prądu, no to trudno, to będziemy jakoś myć, no nie wiem jak, bo tę wodę też trzeba oszczędzać, więc
może po prostu będziemy przecierać na sucho. To nie jest żadne oszczędzanie. To jest wymuszanie obniżenia standardu życia. I to, na jakim etapie teraz się zaczynamy znajdować i o co się do nas apeluje, o co politycy apelują, to nie jest żadne oszczędzanie. Oni już chcą, żeby nam się po prostu żyło gorzej. Więc miejmy tę świadomość, czym się różni oszczędzanie od wymuszania pogorszenia standardów życiowych. Mhm. Czyli mówiąc krótko, jeżeli ktoś z Państwa poczuje, że sąsiad pachnie nieświeżo, ekologia, to musi zmilczeć, ponieważ to właśnie jest ekologiczny sąsiad. Mhm. Ja pamiętam, planeta płonie. Tak, z dawnych czasów, jak się tak po schroniskach człowiek troszkę włóczył, to były takie napisy, różne takie mądrości na tych pryczach, łóżkach typu wielcy ludzie żyli w brudzie, prawdziwy turysta z mydła nie korzysta. Ja myślę, że część tych ludzi, może minister Moskwa również, też może chodziło po tych schroniskach i tak wtedy czytało się, śmiała, teraz ma ten skromny kawałek władzy i myśli, no to jedziemy, ciśniemy z tym. Ale no, przypominam, że w islamie trzeba się rytualnie obmywać przed każdą modlitwą, a modlimy się 5 razy na dobę. No to nie, a nie można tą ściereczką taką namiętać? No ale a propos tej ściereczki, woda. A co z tą ściereczką się potem dzieje? Czy ona się, jak będzie ich tak dużo, no bo tak wszyscy się będą przecierać, pardon, to ja nie wiem, czy to jest takie specjalnie ekologiczne, ta ściereczka potem. Powiem anegdotkę. Ostatnio byłem na zawodach na swojej strzelnicy i zawodnikowi przysługuje posiłek zawodniczy. Posiłek zawodniczy był z grilla, stali panowie, obsługiwali tego grilla, więc ja coś tam sobie zamówiłem i patrzę, sztućce leżą w paczuszce, ale to są sztućce plastikowe. No więc mówię do tych panów, to panowie chyba macie z jakichś starych zapasów. A oni mówią do mnie, absolutnie, to są kupione w tym tygodniu legalne sztućce plastikowe, ponieważ one są z mieszanki, gdzie tam jakieś więcej tlenu jest w tej mieszance. I w dodatku mi niech pan zobaczy, co jest na etykietce. Ja patrzę, tam jest napisane widelec plastikowy wielorazowy i to już może być. Więc to jest proste, ekologiczne, to proste, jest proste. I to jest po kupiecku i to jest uczciwe. To tak samo jak z materiałami energetycznymi. Gaz był bardzo czysty, błękitne paliwo, pamiętasz, jak jest to wspaniałe, ale przestał być ekologiczny, jak zamknięto Nord Stream. Wtedy się okazało, że ekologiczny jest pelet. Tak. Dlaczego pelet? Bo potęgą produkcji peletu z białoruskich ścinek, notabene, są Niemcy. No to dorzucę jeszcze jedną ciekawostkę, mianowicie wystąpienie pani Ursuli von der Leyen przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim, gdzie pani Ursula powiedziała, że w ciągu pierwszych 100 dni ona jako przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawi plan czystego ładu dla europejskiego przemysłu, no i między innymi częścią tego planu będzie przejście na zieloną, czystą stal w produkcji przemysłowej w Polsce. I to było 18 lipca. 20 lipca informacja w Deutsche Welle. Niemiecki producent stali ThyssenKrupp zyskał akceptację Komisji Europejskiej dla 2 miliardów dotacji na rozpoczęcie produkcji ekologicznej, czystej stali, która docelowo ma być zamiast traktowana węglem, czy piece mają być zamiast węglowe, mają być wodorowe, no a póki tego wodoru nie ma, to będzie gaz. W sumie 2 miliardy euro. No, taki zbieg okoliczności. Co za przypadek. Myślę, że kompletnie nie ma między tymi wydarzeniami absolutnie, związku. Absolutnie. I kolejny wątek obiecany naszym czcigodnym, szanownym, wspaniałym widzom, czyli pan prezydent Andrzej Duda, bo mija 9 lat od zaprzysiężenia, pierwszego zaprzysiężenia pana prezydenta. Za kilka miesięcy pan prezydent się wyprowadzi z pałacu. No i tutaj krótkie, może nie tyle krótkie, ale pytanie najpierw takie o ocenę prezydentury pana Andrzeja Dudy w takiej skali szkolnej, powiedzmy, 1-6. Pan Witold. I można uzasadnić ocenę opisową, bo teraz jest taka moda. Zostałem postawiony w trudnej sytuacji. Żeby nie stresować ucznia. Nie, oczywiście. Tak, bo jak ocenić nic? No, dokonania pana prezydenta są żadne. Cóż pan prezydent dokonał? Cóż załatwił? Czym się poszczyci? Poza oczywiście braterskimi uściskami z panem Żeleńskim, odznaczaniem różnych ukraińskich oficjeli. Ale tak przez 2 kadencje nic, panie Witold. No ale co zrobił? Zawetował ustawy reformujące sądy. No i stan sądów dziś leży na jego barkach, podobnie jak na barkach Prawa i Sprawiedliwości, czy tam tych ludzi odpowiedzialnych za reformę sądów.
To jest taka doniosła rzecz, którą pamiętam. Zresztą to pierwszy rok jego prezydentury. A potem co? W Chinach, kilka wizyt w Chinach. Pogwarki z Xi Jinpingiem. Czy coś załatwił? Konkretnie, wymiernie? Wizyty w Afryce, bo też tam bywał. Czy coś tam się stało ciekawego gospodarczo dla Polski? Nie pamiętam. Czy w polityce wewnętrznej Polski pan Andrzej Duda czymś zabłysnął? Nie pamiętam. Pamiętam w polityce zagranicznej dokonanie pana prezydenta, a mianowicie sformułowanie idei Fortu Trump. Prawda? No i proszę sobie uprzytomnić, co z tego wyszło. Czyli szukam intensywnie w pamięci dokonań pana prezydenta Andrzeja Dudy. Czyli tak, jak tak metafora szkolnej się trzymać, to taka jest taka rubryka nieklasyfikowany, czyli chyba jeszcze gorzej nawet niż jedynka. Ja mam poczucie winy głębokie zresztą, bo ja wzywałem do głosowania na pana Andrzeja Dudę w czasie, gdy był w konkurencji z panem Trzaskowskim. Do dzisiaj zresztą jestem przekonany, że pan Andrzej Duda jest mniej szkodliwy niż pan Trzaskowski. Przynajmniej nie zakazał eksponowania krzyży w Pałacu Prezydenckim, tak jak zrobił to pan Trzaskowski. Ale już w paleniu Chanuki są na tej samej, na, no, tym, na tym samym poziomie. Pociągnę tu za język pana Witolda, ale tak na tle poprzedników nic lepiej nie wygląda. No, ale ja tu nie jestem, wiecie państwo, mamy obrońcą, ale... straszna jest ta konkurencja, jeżeli chodzi o polskich prezydentów, bo możemy wymieniać niedokonania i słabości i kompromitacje każdego z nich. No, począwszy od Wałęsy, skończywszy na Dudzie. To nam przyjdzie łatwo. A dokonania prezydentów kolejnych, i tu już jest gorzej. To wcale nie dlatego, że wpadło mi do oka to odłamek tego lustra, które się rozbiło i Kaj źle zaczął patrzeć na świat, tylko naprawdę nie spostrzegam nic dobrego. Wręcz widzę takie oto przejawy prezydentury pana Andrzeja Dudy, że zaraz po objęciu władzy mianował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji byłego współpracownika, towarzysza Władysława Machejka, tylko dlatego, że jego syn właśnie zakończył bliską znajomość z jego córką, z córką pana prezydenta. Więc ten pan został mianowany do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To był znany z nieprzemęczania się i miernych kompetencji. No więc to takie dokonania mogę wymieniać, a dokonania... Nie chcę pastwić się nad każdym z prezydentów, bo byłoby nad czym. I pan Andrzej Duda wcale nie jest ostatni w tym szeregu, ale no, może Łukasz zna. No właśnie, bo już znamy ocenę, czy też nieklasyfikowanie, a pan Łukasz Warzecha. No ja bym się wahał w tej skali, bo ja to jednak ocenię, ja bym się wahał w tej skali między 3 minus a 2 plus. No i jednak ostatecznie zdecydowałbym się na 2 plus, czyli zdaję, ale ledwo. I powiem może o tych paru, no, jeżeli można powiedzieć, pozytywnych aspektach, czy właściwie dlaczego to nie jest jedynka. Zdaję. Dlaczego to nie jest jedynka, tak, dlaczego zdaje. No, po pierwsze, trzeba patrzeć na to, co prezydent może. I ja nie jestem zdania, że prezydent nic nie może. Są tacy publicyści, którzy twierdzą, że nic nie może. To nie jest prawda. Ma inicjatywę ustawodawczą, ma prawo weta, może odsyłać ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, zaraz o tym jeszcze powiem. Może też mianować, no właśnie między innymi do Krajowej Rady, też oczywiście powołuje sędziów, więc ma jednak dosyć sporo w polskim ustroju kompetencji, no ale nie jest głównym rządzącym. To jest władza wykonawcza, ale jednak taka trochę odsunięta na bok. Więc jak pytamy o dokonania, no to trzeba patrzeć w tym spektrum, gdzie prezydent coś może. Jedna rzecz, którą bym wymienił jako rzeczywiście dobrą decyzję, to powiedziałbym w 2018 roku to było, pan prezydent zawetował fatalny projekt zmiany ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, który spowodowałby kompletne wyrzucenie, stworzenie faktycznego progu wyborczego nie do przejścia dla małych partii. To był pomysł PiS-u. No i wtedy rzeczywiście po apelach małych organizacji, Klubu Jagiellońskiego, pan prezydent złożył tutaj weto i właściwie to był w mojej ocenie chyba ostatni taki punkt, gdzie można powiedzieć, że w ramach tych kompetencji zrobił coś takiego naprawdę sprzecznego też z interesem partii, z której poparciem stał się prezydentem. Nie do końca bym zarzucał panu prezydentowi to, że jeździł do Chin, no i co z tego wynikło. To akurat uważam, że
dobrze, że pan prezydent kontakty między innymi z Chinami utrzymuje. Oczywiście no, jest pytanie o efekty i to pytanie jest zasadne, natomiast samo to, że też trochę jednak wbrew tej dominującej linii pan prezydent był w Chinach i prawie na początku swojej prezydentury i teraz ostatnio, to dobrze. No ale teraz dlaczego to nie jest piątka czy tam czwórka, bo to też trzeba przecież uzasadnić. Po pierwsze patrzymy na oczekiwania. Oczekiwania były w ogóle bez porównania wyższe. Pan prezydent miał wszelkie możliwości, żeby stworzyć wokół siebie poważne środowisko polityczne. Nie stworzył żadnego środowiska, pozbywał się wręcz ze swojego otoczenia ludzi takich jak Marek Magierowski chociażby. W momentach kryzysowych postanowił milczeć, mam na myśli tutaj między innymi okres COVID-a, kiedy pan prezydent nie widział zupełnie nadużyć, łamania prawa, tego, że gwałcone są wolności obywatelskie, że są wydawane rozporządzenia sprzeczne z konstytucją, w ogóle problemu nie było. Nie istniał. Pan prezydent się schował gdzieś w tym pałacu prezydenckim i może ze dwóch jakichś wywiadów udzielił, w których był pytany o te kwestie i stwierdził, że on nie widzi problemu. No i druga kwestia, i to jest potężny zarzut wobec pana prezydenta, to jest jego nieuleczalna miłość do Ukrainy. No tak mówię, chociaż to się nie mieści w kategoriach politycznych, bo przecież w polityce są interesy, nie ma miłości. Natomiast wydaje mi się, że u pana prezydenta można powiedzieć, że coś takiego występuje. No i można teraz zadać sobie pytanie, skąd to się bierze. Ja mam na ten temat swoją teorię, która niestety zasadza się trochę na takim psychologizowaniu. Wiem, że to jest zawsze ryzykowne, ale czasem się inaczej pewnych rzeczy nie da wyjaśnić. A wydaje mi się też, że u pana prezydenta Andrzeja Dudy jednak kwestie charakterologiczne odgrywają dużą rolę. Mianowicie pan prezydent sobie zdaje sprawę z tego, że w wielu innych sferach swojej działalności nie poszło mu, nie był dostatecznie skuteczny, nie był dostatecznie kompetentny, asertywny i tak dalej. No więc wymyślił sobie, jak zaczęła się ta wojna, że to jest takie miejsce, gdzie on zapunktuje. On będzie tym mężem opatrznościowym, który w trudnej sytuacji poprowadzi Polskę w tej właśnie sprawie. No i to się dzieje, chociaż jak przeczytamy książkę wspomnianego przeze mnie wcześniej Zbigniewa Parafianowicza Polska na wojnie, to tam też jest pewien dosyć szokujący fragment. Mianowicie, kiedy najpierw są opisane te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Pałacu Prezydenckim, bo ona głównie się skupia na Pałacu Prezydenckim i w pewnym momencie pojawia się takie stwierdzenie, że ta aktywność Pałacu Prezydenckiego w sprawach ukraińskich bardzo spadła, ponieważ prezydent stracił zainteresowanie. No i ja wiem, że to jest oczywiście relacja jednego dziennikarza, który rozmawiał z różnymi osobami, te osoby mają swoje interesy, no ale rzeczywiście to wyjaśnienie się jakoś komponuje z faktami i to by wskazywało na kompletną chimeryczność i brak planu pana prezydenta, co do tej nawet sprawy i brak konsekwencji. Też muszę powiedzieć, że z zaplecza prezydenckiego docierały do mnie opowieści, które świadczą o tym, że Pałac Prezydencki działa skrajnie nieprofesjonalnie, że ministrowie są nieprzygotowani do różnych spraw, że nie ma systemu omawiania kwestii, którymi Pałac Prezydencki się zajmuje, że nie ma normalnego systemu zarządzania, komunikowania się pomiędzy pracownikami Kancelarii Prezydenta w randze ministrów, a samą głową państwa. Jednym słowem, że to wszystko działa no tak jak zwykle, no i tak działało i za Lecha Kaczyńskiego, i tak działało za Bronisława Komorowskiego, czyli no jakoś tam zbieramy, będzie. Jak byle jak, no jak, jakoś, ja, jakoś tam jeszcze będzie. Nie było, żeby nie było. I przykład byle jakoś. Oto właśnie generał brygady, jeden z 8 generałów, którzy są z ramienia Polski w dowództwie NATO, zostaje odwołany z tego dowództwa pod zarzutem rasizmu i homofobii. Wobec generała to jest w ogóle, to są bardzo ciekawe zarzuty, ale oficjalnie pod zarzutem rasizmu i homofobii. I on zostaje odwołany. To jest generał, który jak spojrzeć w internecie ma niezwykłe dokonania, bo jest rzeczywiście fachowy, wiele kursów, no, taki współczesny, dobrze wykształcony oficer. On zostaje odwołany i gdzie jest stanowisko zwierzchnika służb sił zbrojnych. Mhm. Tak? Pana prezydenta, który powinien zapytać, co się stało, albo powinien wyjaśnić. Został odwołany,
na jego miejsce jest tam delegowany ktoś inny, nic, proszę się nie niepokoić. Albo jesteśmy zaniepokojeni. Pan prezydent jak zwykle schował głowę pod poduszkę. Mhm. I w takich sprawach ważnych pan prezydent zawsze chowa głowę pod poduszkę. No to by się rymowało z tym, co pan Łukasz mówił a propos COVID-a. Też nie brałem... Pana prezydenta nie ma, jest konflikt, pana prezydenta nie ma. Mhm. To jest też prawda. No pewnie na taką ocenę większą pana prezydenta jeszcze przyjdzie czas, zanim skończy się jego kadencja i wyprowadzi się i gdzie pójdzie, no to już zobaczymy. A ja bym chciał wiedzieć, dlaczego, jaki rasizm i homofobię prezentował generał. Myślę, że nie jedna osoba by chciała wiedzieć, może nawet sam generał by chciał wiedzieć. Sam generał gdzie, najpewniej by chciał wiedzieć. Gdzie to było. Ale to są takie miejsca, no czasem się nie trudno nie homofobia trudno w armii. Homofobia w armii. Wyobrażacie sobie pana? Nie. Nie, panie Witoldzie, ja sobie nie wyobrażam. Ucinam ten wątek. Nie wpuszczamy do okopów homofobów. Wojny z homofobami. Panowie, to była jak zawsze przyjemność, przygoda i zaszczyt. Gośćmi programu Prawy Prosty Plus tu na miejscu byli pan Łukasz Warzecha, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I pan Witold Gadowski, dziękuję serdecznie. Raz jeszcze serdecznie proszę o wspieranie tego, co robimy na naszym kanale, naszym portalu. Takie rozmowy, tacy goście, to jest możliwe tylko dzięki państwu, za co serdecznie dziękuję. A ja nazywam się Łukasz Karpiel, a to był program Prawy Prosty Plus. Kłaniam się nisko, do zobaczenia.